straż graniczna, policja, wojsko i ratownictwo medyczne. Co ciekawe, ratownik medyczny, z tego co słyszałem, jest księdzem. Jak znajduje czas na to wszystko? Co? Nie uważam. Ale olbrzymi. Na Podlasiu są tak duże pająki. Te ślimaki. Prosimy o udzielenie informacji. Miał niedługo przyjechać dowódca. Będą Państwo mieli... Przeczekaj. Miał niedługo przyjechać dowódca, czy przyjechał z Wami? Domagamy się jakichś informacji. Policja nam nie udziela informacji, tam umierają osoby. Policja ma obowiązek puścić medyków, żeby udzielić pomocy medycznej tym osobom, które są w stanie krytycznym. Nie chcą nam również udzielić informacji, dlaczego nie chcą ich puścić. Więc żądamy w tym momencie od Was jakichkolwiek informacji. Rzetelnych. Przepraszam. My też przepraszamy. My żądamy przestrzegania praw człowieka. Komendant Straży Granicznej nie odbiera telefonów od posła znajdującego się też na terenie. Osoby, które teraz są w bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia, chcą wiedzieć, kto poniesie odpowiedzialność za to, co może się stać w przyszłych godzinach. Dziwne. Przyjechała wojskowa ciężarówka, zawróciła driftując i wraca z powrotem. Mamy te...